Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zygmunt Dziedziński, Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego. Znajdujemy się przed kaplicą nagrobną Kościoła Świętego Wojciecha w Ujeździe. Kaplica powstała w 1891 roku. Autorem postawienia tej kaplicy był syn hrabiego Antoniego Ostrowskiego, syn Stanisław. Na froncie tej kaplicy nad wejściem znajduje się piękny fresk przedstawiający Matkę Boską Nieustającej Pomocy. Jest to dar w roku 55 rodziny Wagner pochodzących z Ujazdu. Szanowni Państwo, w kaplicy tej pochowane są zacne osoby. Pochowany jest hrabia Antoni Ostrowski wraz ze swoją żoną Józefą z Morskich. Pochowany jest budowniczy tej kaplicy Stanisław Ostrowski, syn Antoniego, wraz ze swoją żoną oraz kilku innych członków rodziny. W tej kaplicy ogółem pochowanych jest 9 osób. Smutne jest to, Szanowni Państwo, iż w miejscu pochówku hrabiego Antoniego Ostrowskiego, w tej kaplicy, obok której stoję, nie ma żadnego śladu napisu, informacji, że leży tutaj hrabia Ostrowski i członkowie jego rodziny. Z tego też miejsca mam wielki apel do władz gminy Ujazd i pana wójta, jak również do władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego i pana prezydenta miasta Tomaszowa, o zorganizowanie wspólnymi siłami tablicy epitafijnej, która powinna być zamieszczona w środku tej kaplicy, mówiąca o tym, kto w tej kaplicy jest pochowany.